Dobra, moi drodzy, dzisiaj zabieramy się za otwarcie paczuchy. Nie jest to paczka niespodzianka. Wiem, co w niej jest i wiem, dlaczego ona do mnie przyszła. Zaraz sobie zobaczymy, czy wszystko jest w porządku, ale zakładając, że nadawcą jest Patryk Wojtaszek, Spiders Forge, nie mam tutaj żadnych obaw. Są tu opaski. Zobaczymy. Tych rupek, pamiętacie? Nie jemy. Mamy paczuchę. Pełno środków drobowsi. Tak, już są teraz wieczorne spadki i widzę, że paczucha jest zapakowana tak pod kątem chłodniejszych dni. Wczoraj bodajże została nadana w środę chyba i dzisiaj już przyszła na, powiem szczerze, spedycja w Polsce naprawdę na wysokim poziomie. Chyba będzie, no jeszcze jedna tam warstwa tych papierków, ręczników jest spodem i to będzie już tyle. Wyczuwam, że teraz patrzę. Skąd ta paczka? Ano, mój samczyk Pamphobeteus petersi, jak wam kiedyś pokazywałem na filmiku, osiągnął dojrzałość, a że samicy nie mam, no to po kontakcie ze Spiders Forge dogadaliśmy się w kwestii wymiany, no bo po co samiec ma się mi tutaj zmarnować, jak oni mają samiczkę i na pewno mu się to bardziej przyda. A ja tutaj będę miał samiczkę, która mi się przyda. Podpowiem wam, że niedawno tutaj robiłem opis gatunkowy tego ptasznika. Dobra, dobrnęliśmy do finiszu. Nie było ciężko, jak widzicie. Dobra. Teraz zobaczymy, co tutaj mamy. O raju, no tutaj to mnie zaskoczyli, to fez, powiem wam, że o, lepeczka Spiders Forge, tak jak mówiłem, nie bajam, no powiem wam, że rewelacja. Wyobraźcie sobie, no, tamtego petersi też kiedyś kupiłem sobie jako maluszka, no, akurat wyszedł sam jest, no bo to różnie z tym jest, natomiast w zamian, w ramach wymiany, dostałem samicę Chromatopelma cyanopubescens i, moi drodzy, Pamphobeteus sp. Platioma. Raju, jeszcze tego nie miałem. To jest... O, mistrzostwo. Najlepiej. I wiecie co? Żyje. No takie coś to ja się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie jakiś Lychasticarinatus czy coś, a to kurde, pampuś kolejny, ale jaja. Już nie mogę doczekać, jak urośnie. A raju, nie mogę się doczekać, jak go wypakujemy całkiem. No tutaj to jest mistrzostwo.
Kurde, wielki plus, chłopie. Naprawdę, rewelacja. No i tu mamy samiczkę. Jest dupsko, jest. Jest dupalek. Ej, nie wziąłem sobie tutaj. Nic nie przygotowałem. A nie, jest w zasięgu ręki. Ale już widzę, że pajączek na chodzie. O, jaki dopchany ten pojemnik. Trzeba ją szybciutko tutaj stąd ulotnić. I zobaczycie na zbliżeniach, co to mi tutaj Patryk, podkreślam, The Spider's Forge przysłał w ramach wymiany. Jest rewelacja. Kciuk w górę, jak nic. No, słyszycie w moim głosie podjarę, nie? No właśnie, ja też słyszę. Dobra, to przekładamy za chwilkę i zobaczymy w całej okazałości nowe nabytki. Dobra, na pierwszy rzut pójdzie sobie samica, kromki. Się. Spójrzcie tylko. Widzicie te odnóża? Piękne kolorki. To jest właśnie kromeczka. Oby rosła pięknie, zdrowo. Cóż, podrośnie parę wylinek i powędruje do większego pojemnika. No, na razie na szybciutko tutaj rzuciłem i cyk. Teraz tu z tej strony. Z tej strony są dziurki u góry. Została zapieczętowana. No, szparka jak nic. Samiczka. Tutaj mamy jeszcze drugi pojemniczek. Drugi pojemniczek. Czasem może włożymy. Pamphobotus SP Latioma. L2K. Pampuch jak pampuch, czyli co? Tripater nam się tu już przebija pomalutku. Spory ten pojemnik, ale z drugiej strony
ale jak się tutaj zagnieździ w jednej stronie, to powiem wam, to jest kwestia czasami jednej, dwóch wylinek i one tak puchną, jak wściekłe. Tylko ja to się nawet już tak nie bawię specjalnie, tylko mam wolne te 10 na 10, to ta kosteczka naprawdę na sporo wystarczy. A wierzcie mi, że po jednej wylince do przodu on już tutaj będzie zdecydowanie bardziej pasował. To co? Lecimy, Mariuszku, tak? Nie bój się, ziomuś. Nie bój się. Tam będzie wszystko ok. Pyk. Pajączek na podłożu sobie wylądował. Cóż, pora jego również zapieczętować. No i tyle. A temu panu bardzo dziękuję, bo wymiana mnie mocno zaskoczyła, tyle wam powiem. Ot, wsio. No, szacun. Przybliżę wam, przyjrzyjcie się dobrze. A, coś ostrości nie łapie. No. Dobra, kończymy na tym odcinek. Zobaczymy, jak pajączki będą rosły. Oczywiście będziecie to podziwiać razem ze mną na kanale Bee Spiders. Mam nadzieję, że będzie was tu coraz więcej. I tyle.